Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. A dzisiaj będziemy sobie robili questa pobocznego, jednego z ostatnich, Gambit Królowej. Jestem już na miejscu w sumie i pogadajmy. Ładi w trzy palce, prawda? Jestem o dwa nasze. Co się stało? Nabiła mnie w butelkę. Vanasha machnęła rzęsą, ruszyła biodrem, obiecała skarby. Przetrzyjcie szlak dla dworu, rzekła. Miniecie garnizon i dziabniecie parę czujek. Co to dla was? Nic nie wiedzieliśmy o bestii zagrzebanej w ziemi. Kiedy ja się nauczę nie gapić na panny? Czemu sądzisz, że cię oszukała? Przybyliśmy do Zmierzchu z powodu tłustych nagród. Ona obiecała największą z nich. Byłoby pięknie. To moja wina, że dałem się podejść. Trzeba było się spodziewać, że przyjdzie stracić co nieco. A może po prostu nie wiedziała? Więc Vanasha szukała drogi ucieczki dla Nasadi i Itamena, ale się nie udało. Mówiła, że nie będzie najmniejszego problemu. Najpierw znajdziecie drogę do jeziora, a potem zabezpieczycie. Łatwizna, nie? Wyszło, że nie bardzo, bo śmierć w szczękach ohydnej, krwawej bestii zbyt łatwa nie jest. Coś zaatakowało spod ziemi? O, domyślna jesteś. Dziwiło mnie, że Kardża Cienia wcale nie pilnują przełęczy. Wcale nie musieli, no bo skałożerny demon robi to za nich. Drąży tunel w piachu, przegryza ziemię i wali strasznym ogniem ze śmierdzącej paszczy. Ledwo co uszedłem. Reszta miała mniej szczęścia. Uroniłbym łezkę, ale to mordercy i zdrajcy byli. Okej, ja to zrobię. Będzie tu niedługo z Nasadi i Itamenem. Muszę zniszczyć to coś na przełęczy, zanim się pojawią. Bystra to ty nie jesteś. Cóż, nie daliśmy mu rady, ale powiem wszystko. Ma zbroję dosłownie wszędzie, ale z tyłu jakby mniej. A jak się zakopie, zgubi twój trop, tylko bądź cicho. Może nawet nie zdąży się zakopać, jak uderzysz dość mocno w te jego wielkie, krzywe łapy. To wszystko, co wiem. Ślubuję powagę na twoim pogrzebie, a potem sobie chlusnę. Dzięki. Nie ma sprawy. Tak, to jest przydatne. No dobra, to złazimy. Ja już z tym nie walczyłem kiedyś. Aha. Może ja sobie oznaczę, co on tutaj ma mocniejszego. Dobra. Dobra, gotowe. Wystarczyło mu w sumie strzelić w ten pojemnik. Więc jak go zobaczyłem w końcu, to już nie było problemem go ściągnąć, nie? Jezu, jakie on tam do ciebie gościu A, dobra. Nie było pytania. Jest za co się złapać. Okej. Pokonana. Na promienne słońce. Nie wierzę! Myślałem, że ten skałojad zetrze cię na proch! Po takim cudzie możemy tylko czekać. Vanasha zaraz będzie. Weźmie łódź i pomoże przeprawić się przez wodę. No i pięknie. A, to ona z tym dzieciakiem stoi. Mała łowczyni, dziękuję, że zgodziłaś się bawić w ochroniarza. Gdzie twoi ludzie? Wyglądasz, jakby coś cię przeżyło, a potem wypluło.
W zasadzie tak właśnie było. Droga jest wolna. Idziemy? Dobrze, że nie wysrało. Podoba mi się, jak od razu przechodzisz do rzeczy. I to dosłownie. Lada chwila ruszą w pościg. Nie bój się, wasza promienność. Zapewnimy doskonałą ochronę. Tak będzie. Nie zmyśla. Kurczę, karcza cienia i wyglądają na bardzo wkurzonych. Powstrzymam ich. To naprawdę miło z twojej strony, ale jak zaczynam awanturę, lubię też się skończyć. Chładiwie, zabierz Itamena z matką na brzeg. Tylko uważaj. Czyli do tego doszło. Muszę przyznać, że po 2 latach pod butem tych fanatyków gotowa jestem przelać trochę krwi. A gdzie oni? Kilka pułapek nie zaszkodzi. Przygotujemy dla nich małą niespodziankę? No ja już nawet przygotowuję. Na pewno nie masz pułapek, mała łowczyni? Chyba, że to nie o te chodzi. Schowaj się tam, za tamtą skałą. Dobra, na wzniesienie to na wzniesienie. Oto i oni. Niech ich zaboli, dobrze? Gdzie oni są, bo ja ich nie widzę. A tam biegną, dobra. No, to było pobudzające, ale jeszcze nie skończyłyśmy. Więcej tych gnojków, szykuj się. Okej, zostały 2 czujki. No proszę. Chyba się nawet trochę spociłam. No nie gadaj. Naprawdę? Ja rozstawiłem te pułapki tylko po to, żeby one nic nie zrobiły. Genialnie. Nie wiem, po co w takim razie rozstawialiśmy. O kurde, co tu jest, że to tak długo przeszukuje. Gdzie ona jest w ogóle? Tutaj. Nie chcę zapeszyć, ale to chyba koniec zabawy. Trochę późno, nieprawdaż, panowie? Wybacz pani, łódź czeka. Ja i te moje teksty. Ten jest mój. Leć do łodzi. Wiesz, tym razem myślę, że mogę nie dać rady. Jeżeli choć włos spadnie jej z głowy, będę bardzo zła. Nigdzie się nie wybieramy. Okej. Okay. Czym ty kurna jesteś, bydlaku wielki? Co? Przecież... Hmm.
i pułapki jednak się przydały. Nie mogę znaleźć żadnych śladów. Spoko, pokonany. O. Nieważne. Myślałem, że jeszcze gość ze mną walczy, w sensie nie przeciwnik, ale mój teammate, że tak powiem. Ale nie. Chłop się opamiętał. Na czas. Dobra, wróćmy w takim razie na brzeg. Gdzie ta łódź? O. Nieważne. To nie jest królewska barka, co? No cóż, uciekinier nie wybrzydza. Zapraszam na pokład. Dobrze postąpiłaś. Może zakończy to wojnę. Może, ale moja wojna nadal trwa. Kurna, wypłyniemy gdzieś milion kilometrów stąd i będę musiał się potem wracać. Teraz jakaś wodna maszyna nas zaatakuje i zginiemy. Itamen, mój bracie. Witaj w domu. Niczego się nie bój. Teraz jesteś pod opieką królestwa. Moją opieką. Tak jak twoja matka. Nie spadnie jej włos z głowy. Masz moje słowo, prawo słońca. Aloy, wygląda na to, że na wszystko masz wpływ. Nigdy nie zapomnę, co zrobiłaś. Masz moją wdzięczność. Obyś kroczyła w świetle. Jezu, jak mnie wkurza to, że te dialogi nie są takie jak tekst, który jest na dole napisany. I że oni tak naprawdę kończą jakieś... Dwa lata składałam to do kupy na zakazanym zachodzie, a ruda dziewucha zgarnia całą sławę? Ale dostanę kasę, nie? Módl się, byś przeżył. Bez ciebie nie dałabym rady. Jak się spotkamy, podziękuję ci jak należy. Przyrzekam. To mi się zaczyna podobać. Chciałem powiedzieć o tym, że wkurza mnie to, że nie da się po prostu w tej grze normalnie słuchać tych dialogów, bo oni biorą i gadają inne rzeczy niż te, które są napisane na... niż te, które są napisane na dole, nie? Dobra, zobaczmy sobie poboczniaki. To jest do wywalenia quest, to jest dodatek, to jest nie do zrobienia już właściwie. To dobra, no, główny questik. Mam 2 punkty umiejętności, więc sobie w zielarkę damy. I lecimy na mapę. No i ostatni chyba fabularny questik, nie? Zwiedziłem całą mapę, byłem w każdej miejscówce, w jakiej mogłem być. Więc myślę, że wszystkie questy poboczne skończyłem. No i została tylko fabuła na tę chwilę, chyba że gdzieś tam, gdzie jeszcze teraz, przepraszam, gdzieś tam, gdzie teraz jeszcze sobie pójdę w związku z
w związku z... Ciekawe, kiedy na świecie. Questem fabularnym się jakieś poboczniaki znajdą, nie? To jeszcze wtedy będziemy robili. Ale nie wydaje mi się. Bo to jest no ostatnia miejscówka, w której już nie byłem. No dobra. I Tamen jeszcze żyje. Wrócę później. Ta kobieta powiedziała, żeby spotkać się z nią w obozie, w zielonym namiocie. Może warto tak zrobić. O czym ona teraz powiedziała, bo w sumie nie ogarnąłem. No, kurna, ten sam błąd co wtedy. No spokojnie, bo spadniemy. Dobra, przeżyła. Wychodzimy. Okej. Mamy wszystko, co potrzeba. No przynajmniej tak mi się wydaje. Poświęciłem kilkadziesiąt lat odkrywaniu tajemnic przedwiecznych. Przyczyn pojawienia się maszyn. Jak udało się stworzyć takie cuda, a potem zniknąć w ciszy i mroku. To były same porażki. Rok po roku, dekada po dekadzie. Trafiałem na niezniszczalne ściany i zamknięte drzwi. No proszę. Aż nagle łowczyni Nora przychodzi z Dzikiego Wschodu. No i... proszę. Pięknie. Najgłębsze sekrety ziemi stanęły przed nią otworem. Jestem pewien, że z tymi drzwiami pójdzie ci łatwiej niż mnie. Chwila, trwa identyskan. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Awaria. 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 To jakiś żart! Ja się nie śmieję. Cicho! Musi być jakiś sposób. Hej! Tu Elizabeth Sobek! Żądam dostępu! Autoryzacja wejścia. Podstawowe funkcje dostępne. Chcesz kontynuować? Tak, chcę przejść przez te drzwi! Przetwarzam. Odmowa dostępu głównego wskutek awarii mechanicznej. Procedura wentylacji awaryjnej może usunąć problemy. Chcesz kontynuować? Tak. Wentylacja awaryjna dostępna. Ale by ją zmiotło. Nie doceniłem cię. W sumie mogłabyś... Jak się obsrali. Wszystkiego. To przyciągnie uwagę. I bardzo szybko przestaniemy być tu sami. My? Na razie tylko ja tutaj ryzykuję życiem. Dobra, dobra. A teraz ruszaj, proszę. Wiele pracy przed nami, a czasu coraz mniej. Spokojnie, mamy jeszcze 10 minut. To raz, a dwa... I tak wiadomo, że będę kurwa wszystko badał po kolei. Witaj w projekcie Nowy Świt. Nowy Świt. Znaleźliśmy go. Naprawdę cię to zaskakuje? Układ diagnostyczny wykrył liczne usterki. Naprawa w toku. Czyli co było w tym pomieszczeniu? Może hol wejściowy? Rozejrzyj się trochę. No, wygląda jak jakaś recepcja. Kolejny incydent. Coś przeoczyliśmy, bo nie jest po kolei, widzicie? Gdzie to było? Tutaj, nie? Tego brakuje. O, dobra, okej. Czyli jednak nie przeoczyłem, bo nic nie brakuje. No dobra. Cyk, grzybki. I wchodzimy dalej. Proszę usiąść i zaczekać na wywołanie. Zapraszamy do częstowania się napojami i przekąskami. Mniejsza izba. Kolejny jakiś dokument. Okej. To ja sobie to przeglądam potem po nagraniach. Sobie przytam te wszystkie miejscówki, które tutaj... Znaczy te wszystkie teksty, które przeglądam tutaj, otwieram wam. A wy jak chcecie, to możecie sobie zawsze zastopować film.
Okej. Okay. Proszę przejść do sali projekcyjnej numer 1 celem zapoznania się z wiadomością dotyczącą wizyty. Normalnie bym w każdej grze czytał te wszystkie te, ale mi się jakoś nie chce tego tutaj robić w tej grze. Kino holograficzne. Plik ZD01 nieuszkodzony. Rozpoczynam odtwarzanie. Witajcie w projekcie Nowy Świt. Jestem generał Harris, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu USA. Na pewno znacie te plotki. Że Nowy Świt to program dotyczący superbroni. Cud technologiczny, który ocali nas przed plagą Faro. Jeśli operacja Kosztowne Zwycięstwo zdoła zatrzymać roboty. Wiem, że znacie te plotki tylko dlatego, że sam za nie odpowiadam. Ale to wszystko kłamstwa. Nowy Świt nie jest programem superbroni. Nowy Świt nas nie ocali. Nic nas nie ocali. Słuchajcie. Gdy wykryto usterkę, było już za późno. Nic nie może powstrzymać plagi Faro. I nie powstrzyma. Roboty będą się dalej powielać i pożerać biosferę, dopóki nie zniszczą życia na Ziemi. Nasza planeta zmieni się w jałową skałę. Globalna zagłada jest nieunikniona. Nieważne, ile robotów zabijemy, będą się dalej mnożyć w tempie wykładniczym. Znając kody dezaktywacyjne, wyłączylibyśmy je. Cały rój. Ale ich protokoły szyfrujące opierają się na splątanych funkcjach falowych. Więc złamanie kodu zajęłoby nam wiele lat. My zaś mamy 16 miesięcy. Co nie daje nam możliwości przeżycia. Zniszczenie całej biosfery to nie zagłada, którą można by przeczekać w schronie czy na stacji kosmicznej. Nie byłoby niczego do odzyskania. Tylko pozbawiona życia toksyczna skała z milionami robotów w Faro. Uśpionymi, ale wciąż niebezpiecznymi. Oto prawda skryta za kłamstwami o kosztownym zwycięstwie. Moimi, których celem było zachęcenie milionów niewinnych ludzi do oddania życia w walce. Powód? Tylko jeden. Zyskać trochę na czasie. Abyście ukończyli swoją pracę. Dzień zero. Dzień, w którym życie na Ziemi przestanie istnieć, nadciąga szybko. I nie da się go uniknąć. Projekt Nowy Świt daje nadzieję na coś nowego. Tymczasem oddaję głos dr Elizabeth Sobek, która wyjaśni szczegóły planu. Harris, żegnam. Co najgorsze, to może się naprawdę zdarzyć niedługo. Przecież życie na Ziemi nie przestało istnieć. Powiedział, że nie było odwrotu. Nie. Elizabeth w jakiś sposób nas ocaliła. Muszę dalej szukać, żeby dowiedzieć się, jak to zrobiła. Te pustułki dostali się przez szyby wentylacyjne. Niech nic się nie powstrzyma przed poznaniem prawdy. Szeroko! Jeśli się ruszy, zabić! Co to za miejsce? Grobowiec? Fajnie, że tu wszedłem i mnie nie widzą. Kurna, poważnie. Myślałem, że tą szybę przebiję po prostu i nara, nie? Kurwa. Chciałem przełączyć na... Czyżby... Tak, kłopoty. Dobrze. Niewiele brakowało, a te pastuchy by nas powstrzymały. Punkty danych, bez przesady. Co one zawierają. Dobra, co jest tutaj? Czy to jest po prostu jakieś obejście ich?
No okej, donikąd to nie prowadzi właściwie. Na pewno teraz pani rozumie pośpiech, z jakim panią tu sprowadziliśmy, pani Okilo. Kapitan Okilo, próbujesz mi podziękować, że nie protestowałam? Myślę, że nie dałoby się wynegocjować dyplomatycznego rozwiązania. Kiedy chodziło o lit w moim kraju, zawsze był jakiś rój do wysłania na negocjacje. Metallurgic International, dowództwo wojsk robotycznych. Nazwy się zmieniały, ale roboty były te same. Ma pani znaczne doświadczenie w konfliktach z robotami. Tak, i moje ciało o tym świadczy. Nigdy się nie cofałam, chociaż ryzyko było wielkie. Cyberwojna. Myślałam, że nowy świt to będzie taki projekt Manhattan, żeby stworzyć kody dezaktywacji. Uznałam, że przy posiadanych środkach nie ma szans na złamanie kodów. Niemal chciałam, żeby ktoś mi pokazał, że się mylę. Niestety pani ocena była słuszna. Tak powiedział generał Heres. No dobra, nie ściągnięto mnie po to, żeby razem biadolić. Co pozostało? Zaszła jakaś pomyłka. Nie wiem, dlaczego mnie tu sprowadzono. Dlaczego pokazujecie mi te rzeczy? Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. W poczekalni siedziałam z laureatem Nobla z biofizyki i chyba jakimś mnichem. Nie mówił ani po angielsku, ani po mandaryńsku. To bardzo dziwne. A ten generał Heres, o czym on mówił? Rozumiem, że rój robotów, ta plaga Faro, to coś naprawdę strasznego. Ale naprawdę nie da się tego powstrzymać? Po co to mówicie? W Szanghaju mam przyjaciół, rodzinę. Oni wszyscy przyłączyli się już do operacji Kosztowne Zwycięstwo. To było na marne? Czy teraz umrzemy? Będziemy mogli odpowiedzieć na kilka z tych pytań. Chcę tylko wiedzieć, po co tu jestem. To dla mnie nie ma sensu. Chodzi o posiadane umiejętności. Nie, to niemożliwe. Jestem historykiem sztuki. Znam się na holenderskich mistrzach, japońskiej kaligrafii, Gerhardzie Richterze. Jakie to teraz ma znaczenie? Okej. Pracował wcześniej w Faro Automated Systems. Przy samoreplikacji przy linii Rydwan. Zjawiłem się tutaj myśląc, że chodzi o wydalenie. Gdy zabrali mnie wasi ludzie, pomyślałem, nareszcie. Codziennie próbowałem zwalczyć poczucie winy, od kiedy... Może potrzebuje pan przerwy? Nie, nie. Ja tylko naprawdę wierzyłem, że nowy świt był sposobem, aby to odwrócić. Moje dzieło. Przykro mi to mówić, ale byłem nawet z tego dumny. Ale Ted potrafił sprzedać pomysł i w laboratorium, w blasku stworzenia, zrobiono ten pierwszy test. Okazało się, że rozumieją własną strukturę, potrafią odbudowywać się z pamięci i światła. Nie było granic. Nie było żadnych granic. Porozmawiać? O kurczę, miałaś rację. Słucham? Moja matka traktowała Biblię bardzo poważnie. Nie tylko po teksańsku poważnie. Zielono-świątkowo poważnie. Ulubiona część? Apokalipsa. Nie żebym zawsze kumał, co gadanie językami świata itp. No, ale jak już zaczynała gadać po ludzku... To wszystko było dni ostatnie to, jeziora ognia tamto, kiedy mówiła o grzesznym życiu. A propos grzesznego życia, mogę zapalić? A papierosa tytoniowego? Przykro mi, złotko. Lubię klasykę. Swoją drogą gratki dla zespołu, że mnie wytropili. Od półtora roku mnie szukali. I żeby nie było, Sterling Malki, to oczywiście ja. Pełno było cwaniaczków, co się starali mnie wywęszyć. Ale byłem zawsze o krok przed nimi. Jak mnie wyczailiście? Jak sądzę, doktor Sobek przedstawiła pana jako kandydata alfa. Cel priorytetowy. Zawsze podejrzewałem, że się jej podobam. Ej, nie macie tu pewnie prawdziwej kawy? No wiecie, zwykłej, czarnej. Nie żadnej. Cappuccino. Panie Tate, to już wszystko. Proszę wyjść. Nieźle. Dobra, ludziska, będziemy kończyli ten odcinek. Dziękuję ci serdecznie za oglądanie. Pamiętaj oczywiście, żeby zostawić kciuka, suba, dzwoneczek i zapraszam cię oczywiście do linków w opisie. Znajdziesz tam Facebooka, Instagrama, Discorda, mój drugi kanał YouTube'owy, TikToka i oczywiście reflink do tego i gry. No i przede wszystkim też znajdziesz tam linka do Twitcha, gdzie są codziennie praktycznie streamy.
po godzinie 16. Dzięki za oglądanie, no i nie zapomnij o zostawieniu łapki, tak jak już wspominałem, komentarzu, dzwoneczku, subskrypcji. No teraz to tyle i zapraszam oczywiście na kolejny jutrzejszy odcinek. Nara!